Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Dzisiaj w końcu zabierzemy się za zadanie Stróże Bezprawia, które przyjęliśmy tak naprawdę na początku 54 odcinka. Wtedy dodzwoniła się do nas niejaka Elizabeth Perales i obiecaliśmy, że do niej oddzwonimy prędzej czy później, kiedy będziemy mieli chwilę czasu. No i myślę, że to jest właściwy moment. O, cieszę się, że odzwaniasz. Rozumiem, że teraz jesteś gotowy, żeby się z nami spotkać i porozmawiać o zleceniu. Owszem. Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz ci prześlę adres. Do zobaczenia. No dobra, to gdzie to będzie? W takim razie prawie kilometr stąd. Nie dostałem żadnej wiadomości, po prostu jest informacja na temat tego, gdzie jest nasz cel. No, właściwie niedaleko kolejnych miejsc, jakichś punktów szybkiej podróży. Myślę, że możemy się tam szybko przenieść, na przykład w to miejsce. Ogólnie zachęcaliście mnie do tego questa, żeby się za to zabrać, bo szykuje się ciekawa historia, więc z chęcią sprawdzę, o co chodzi. Widnieje to wśród zadań pobocznych oczywiście, ale już niejednokrotnie się przekonaliśmy, że w tej grze zadania poboczne wcale nie ustępują misjom fabularnym. Tutaj się zatrzymamy. No i chyba Elizabeth na nas czeka w aucie. Wi? Zapraszam do samochodu. No dobra. Dzięki. Witaj, Vi. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. Ano, rozmawiałem. Miło mi państwa poznać. Panie Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. No jeszcze zobaczmy, o co chodzi. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Rhein. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. O tej sprawie było bardzo głośno. Naturalnie. Media karmiły się tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Właśnie. Sądzicie, że coś pominęli? Mamy powody przypuszczać, że tak. No to być może się dowiemy. Z tego co wiem, dochodzenie w tej sprawie jest już zamknięte. Owszem. Policja bardzo szybko dowiodła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Rhein rzekomo umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Ale nas zastanawia atak cyberszaleńca, jaki miał miejsce w ratuszu parę dni przed śmiercią Rhaina. Według policji z niczym niezwiązany incydent. A według was jednak ma to jakieś powiązanie? Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście. Jeśli Lucius Rhein został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Rhein zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. No czemu nie? Skąd pochodzi to nagranie? Rhein miał wtedy publicznie przemawiać. Braindance z tego typu wydarzeń to standardowa procedura bezpieczeństwa. Po ataku nagranie trafiło do NCPD jako materiał dowodowy. Musieliśmy pociągnąć za sporo sznurków, żeby je wydobyć. No to dajcie ten braindance. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. Miejmy nadzieję, że faktycznie będziemy w stanie coś wypatrzeć za sprawą edytora braindance'ów. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Jasne.
Tym razem nie nagrywaj zbliżeń na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Proszę zaczekać. Stop, stop. River Ward, NCPD. Policja, wpuścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Wow. Okej, no to pora wejść do trybu edycji i sprawdzić co nieco, tylko że chyba zaczniemy od początku. Mamy tutaj to ciało, ale faktycznie będzie lepiej, jeśli sprawdzimy wszystko z samego startu. Liniarz chciał coś przekazać ochronie. Ta, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Na razie wracamy jeszcze. Później posłuchamy, co tutaj mieli do powiedzenia, bo patrzcie, że mamy w razie czego w warstwie wizualnej, ale i też dźwiękowej, więc można i to sprawdzić. Tutaj na początek warstwa wizualna. Włącz, zatrzymaj. Chodzi o niego? Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami. Okej. Okay. Tutaj będzie za chwilę rozmowa, pewnie między nimi. No i są też te drzwi. Możemy to sprawdzić. Wyszli dosłownie na sekundę przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. No jeszcze zobaczymy, Johnny, zobaczymy. W każdym razie wycofujemy i teraz zmienić warstwę. Posłuchajmy. Czyli tutaj właśnie. To już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queen's Race. Kojarzy ci się z czymś? A, ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Ach, powiedz od razu, że z niczym. Ale czy to możliwe, że tak jak tutaj wspominał V, zastępca mógł celowo wyjść tuż przed atakiem? Ochrony burmistrza. Po konferencji. A, tutaj mamy. No tak, bo to jest ta osoba, która zaatakowała. No, ale najpierw może zatrzymajmy i zeskanujmy. Bo od tego się musi zacząć. Po konferencji. Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Dobra. To teraz przełączamy w takim razie na warstwę wizualną. No i tutaj to ciało. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz?
Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Peter Horvat, łysiejący mężczyzna po 40, wylew podpojówkowy. Zaawansowane wszczepy bojowe, bardzo drogie. No i jeszcze coś tutaj na starcie. Nie wiem, czy to będzie w tym pomieszczeniu. Zatrzymajmy i zobaczmy, czy jest tutaj coś godnego uwagi. Tak jest. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. To ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Proszę, proszę. No, dzięki ci, Johnny, za tę historyjkę, ale to nie mógł być rzeczywiście najwyraźniej przypadek. No i co? Sprawdziliśmy wszystko, więc wychodzimy z tego braindance'u. Jesteś wspaniale. I co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? No cóż, na pewno coś tutaj jest podejrzanego. Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Tam jeszcze Padre w międzyczasie napisał coś do nas, ale to dotyczy kontraktu. Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. To niedobrze. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. No właśnie, mogło mu na tym zależeć, prawda? Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. No to jest w tym momencie najważniejsza osoba, która mogłaby cokolwiek wyjaśnić. A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Policja i nikt więcej. Ochroniarze burmistrza też są z policji? Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to eksgliny. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. No dobra, zadzwonimy czym prędzej do tego Rivera i zobaczymy, czego się dowiemy. Ale sprawa rzeczywiście zapowiada się ciekawie. Ej, ale ja też chcę taki wehikuł. Kto mi taki zaoferuje? Zadzwoń do detektywa Warda. A to chyba nie ma co czekać. Sprawdzimy jeszcze tutaj ewentualnie tę wiadomość, ale to dotyczy kontraktu, bo najprawdopodobniej jestem po prostu blisko jakiegoś kontraktu i dlatego się to pojawiło tutaj w dzienniku. A to będzie to, kto daje i zabiera, ryzyko wysokie. No, jesteśmy w tym momencie w Haywood. Tutaj rzeczywiście jeszcze mogą być wysokopoziomowe postacie. No i przy okazji kontrakty. Ale dobra, przejdźmy w takim razie do telefonu, no i dzwonimy do Rivera. Ward, kto mówi? Nazywam się V. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. No nie jestem rzeczywiście, ale najwyraźniej próbowałeś ostrzec burmistrza? Wiem, że próbowałeś ostrzec burmistrza przed cyberpsycholem. Co jeszcze wiesz? Że powinieneś się ze mną spotkać.
Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffalo's. Zaraz tam będę. To się dobrze składa, bo możemy tam się chyba szybko przenieść. Zobaczmy tutaj. No proszę, akurat niedaleko. Czyli to tutaj, tak? Najwyraźniej zyskaliśmy uwagę detektywa Warda. Zobaczymy, czego się od niego dowiemy. A czy czegoś się dowiemy z tej drzazgi? Oczywiście nie związana z tym, czego tutaj próbujemy się sami dowiedzieć, ale możecie sobie przeczytać. No i wchodzę do środka. Tutaj go mamy. Hej, chyba ktoś do ciebie. O co chodzi? River Ward? To ja. Jesteś V, prawda? Mój partner, detektyw Han. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Raina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra, rób co chcesz. Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. No, to słucham. Przesiądźmy się w takim razie. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego węszysz wokół tej sprawy? Kto cię wynajął? No, niby nie chcemy zdradzać nazwiska, ale chyba będziemy musieli to zrobić. Nigdy nie zdradzam nazwisk zleceniodawców. No, to pewnie masz jeszcze sporo tropów poza mną. Mam nadzieję, że tak jest, bo ode mnie się niczego nie dowiesz. I nie chodzi wcale o złośliwości czy wścibstwo. Chodzi o moje własne bezpieczeństwo. Zanim otworzę usta, muszę wiedzieć, do czyjego ucha trafią moje słowa. Ja, czyli nie mamy wyjścia. Wynajęła mnie Elizabeth Perales, jej mąż Jefferson. Przyszły burmistrz? W sumie mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Han miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, jak chcesz. Tak będzie faktycznie bezpieczniej. Jeszcze ktoś by niepożądany podsłuchał naszą rozmowę i dopiero by było. A to rzeczywiście są na tyle poufne sprawy, że lepiej będzie znaleźć jakieś odosobnione miejsce. I wydaje się, że samochód Rivera będzie właściwą miejscówką. To co, wskakuję na miejsce pasażera w takim razie. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział. Jeszcze przed złożeniem zeznań. No my widzieliśmy go na tym nagraniu. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? To ja mam to wiedzieć. Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. A może też po prostu się boi? Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? No, też bym nie chciał. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci.
Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Horvat. Albo właściwie, możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. Tak naprawdę, no, nie ma to chyba dużego znaczenia. O, powiedziałeś my. Ta sprawa mnie dręczy. Podejrzana jest choćby sama prędkość, z jaką ją zamknięto. Ty wywiążesz się ze zlecenia, a ja znajdę dowody, które przekonają mojego szefa, że śledztwo trzeba wznowić. Obaj zyskujemy. Więc? Dokąd jedziemy najpierw? Może być pracodawczyni. Jedźmy do pracodawczyni. Też mi się wydaje, że gościa, którego stać na tyle chromu, ile on na sobie nosił, stać też na leki antypsychotyczne. Trzeba to zbadać. Okej. Okay. 90% czasu detektywa spełza na gadaniu. A co robisz przez pozostałe 10% czasu? Raporty piszę. No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Christine Markov, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. I w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. I? To koniecznie trzeba z nią pogadać. Zobaczymy, czego się dowiemy. O ile w ogóle będzie to właściwy trop. To gdzie ją znajdziemy w takim razie? Tak konkretnie. Jakieś pomysły? Nie wiem, która to będzie. Musimy popytać. Zacznę z lewej strony, ty z prawej. No dobra. Może ty coś wiesz? Znasz Christine Markov? Prowadzi tu stoisko. Nie znam żadnej Christine. To nie klub towarzyski. Oczywiście. Christine Markov. Gdzie ją znać? Nie za bardzo też. Wiesz to? Jak nie to wy. A może ty? Nazywasz się Christine Markov? Nie, ale wiem, kto się nazywa. Stoisko z techniką. Tam, po drugiej stronie. Jesteś Christine Markov? No proszę. Ja nie, ona tam stoi. Stoisko z techniką. Dzięki. O, widzę, że River też się dowiedział. Gdzieś przepadłeś, ale znalazłem Christine. No ja też ją znalazłem. Leć, dokończymy innym razem. Pogadajmy razem, co? Christine Markov, mamy parę pytań. Gliny? No, pół na pół. Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Horvata. Podobno tu pracował. Pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Horvat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie AV-kę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrad. No cóż, wyjątkowo podejrzane, skąd wziął tyle pieniędzy. Kiedy Horvat zaczął się dziwnie zachowywać? Dziwnie to w jego przypadku znaczy co innego niż w przypadku innych ludzi. On nigdy nie był tak całkiem do końca normalny. Ale powiedzmy, że Horvat sprzed odsiadki i Horvat po, to dwóch całkiem różnych Horvatów. No i co takiego mówił? Rain do złamany chuja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rain przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Chorwata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czyhali. A najbardziej czyhał Lucius Rain. No jednak musiało coś w tym być, prawda? Naprawdę nic ich nie łączyło? Wytęż pamięć. Horvat lubił szybkie pieniądze. Przecież nie poszedł siedzieć za nic. Pracował dla różnych ludzi. Może mieli z Rainem wspólnych znajomych? To wszystko poszycie mi klientów.
chyba wystarczy. Ktoś wreszcie się na nim poznał. Chorwat miał sponsorów. Wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Teraz może się wydawać, że nic nie wskuraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal, relacja, nikomu do niczego nie potrzebna. Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typa od bolącej głowy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? Celowe spowodowanie śmierci? Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. O, świetnie. Zajmę się nimi. Zejdź mi z drogi, Lag. Twój kumpel siedzi i nieprędko wyjdzie. Racja. Straciliście przecież jednego z was, który nie pierdolił od rzeczy. Szkoda tylko, że pierdolił nieletnich. W ramach rekompensaty nie wciągnę was w śledztwo w sprawie śmierci Raina. Może być? I weź kurwa umyj ten jebany samochód. Idźcie sobie już naprawdę. Nie chciałem się wtrącać tak jak prosił. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? A jak myślisz? Jestem gliną. Dobrze, że się nie skończyło zabójstwem. Będzie mniej papierologii. Pogadam jeszcze z moim informatorem o tym twoim klubie. Red Queen's Race. Rozumiem, że ty też nie odpuszczasz. A skąd? Jedziesz ze mną? Pewnie, że tak. Pojadę z tobą. Czemu mielibyśmy się teraz rozdzielać? Może po drodze jeszcze sobie pogadamy? Albo od razu przeniesiemy się na miejsce. Facet pracuje w tym sklepie. Ty z nim pogadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Przecież to twój informator, nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. No, dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. A może po prostu głupio się czujesz, wchodząc do takich sklepów, co? Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientelę, jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest tchórzem. Idealna kombinacja. No dobra, to czekaj. Idźmy to sprawdzić, ale jeszcze Siergiej napisał? O! Ej, a to jest dopiero nawiązanie do już dużo wcześniej wykonanego kontraktu? Przecież kiedy my to robiliśmy, że mieliśmy zawieźć przesyłkę, która okazała się później jakimś zakładnikiem w bagażniku, którego wypuściliśmy. No i Siergiejowi się to bardzo nie spodobało. Ale bardzo dawno temu, już wiele odcinków temu to wykonywaliśmy. Może dlatego tutaj to dostałem, bo akurat w okolicy wykonywaliśmy ten kontrakt. No kto wie. W każdym razie wchodzimy do sklepu. No i co? Mieliśmy pogadać ze sprzedawcą. Szukasz inspiracji, czy masz już coś konkretnego na myśli? W obu wypadkach na pewno pomogę. Szukam pewnego klubu. Red Queen's Race. Radzę zacząć od czegoś bardziej przystępnego. Lizzie's Bar w Kabuki, dobre dla początkujących. Ewentualnie Chmury w Japantown. Pytam o konkretny adres. Ten adres znają tylko wybrani, rozumiesz? Jeśli ty go nie znasz, to znaczy, że masz tam nie trafić. Nie cwaniakuj. Pozdrowienia od Igora. O nie, nie, nie! Mówiłem, że koniec z tym! Serio? Jasny gwint. Jeszcze będzie nam uciekał. Dziennik Watson Hor, to już czytaliśmy. No kurwa. Cześć, Neil.
pierdol się! Spokojnie. Mamy tylko jedno pytanie. Tu nie ma nic do oglądania. No, spływaj. Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. Może upewnijmy go, że nikt się nie dowie. Nie bój się, nikt się nie dowie, że nam powiedziałeś. I już naprawdę ostatni raz pomagasz detektywowi Wardowi. Prawda, detektywie? Klnę się na duchy przodków. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest Red Queen's Race. Dobra. Ale ostatni. To za miastem. Niedaleko rzeki. Obok Bonita Street. Byłeś tam? Dostarczałem towary. I czasem pracowników. Ale nie wiem, po chuja się tam pchacie. Klub stoi pusty, zwinęli interes. Zwinęli? Przed śmiercią burmistrza Raina czy po? Jakoś tak, zaraz po. Dzięki, Neil. Ale mam niefart! No, to się nazywa przełom w śledztwie. Jadę prosto na Bonita Street. Zabierzesz się ze mną? Chętnie, dzięki. Zabierzemy się rzeczywiście z Riverem, ale to już w następnym odcinku, no bo śledztwo się najwyraźniej jeszcze nie kończy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!